Tylko u nas, internauta uderzył po tragedii Anastazji. Jego słowa wywołują łzy. Ma ważny przekaz. Śmierć Anastazji Rubińskiej z jednej strony wstrząsnęła całym krajem, a z drugiej nieco spolaryzowała społeczeństwo. Panują różne opinie na temat całego zajścia i jej rzekomego zachowania. Jeden z internautów szczególnie się w tę sprawę zaangażował. Wysłał do naszej redakcji wiadomość, w której odniósł się do sprawy i reakcji opinii publicznej. Internauta bronił Anastazji. Wspomniany internauta niedługo po ogłoszeniu przykrych wieści publikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym wyrażał swoją opinię w związku z zaistniałą sytuacją. Bronił ofiary, na którą spadła krytyka. Część komentujących uznała bowiem, że dziewczyna sama jest sobie winna, skoro pijana spoufalała się z grupą obcych mężczyzn. Wywiązała się z tego dyskusja, która w pewnym momencie wyewoluowała w wymianę nieprzyjemności i hejtu. Mężczyzna postanowił więc podsumować i ten wątek w przysłanym do nas filmiku. Jest mi strasznie przykro. Internauta w swoim filmie podkreślił, że wbrew niektórym oskarżeniom, wcale nie próbuje nabić sobie popularności na tragedii Anastazji. Między innymi dlatego, nie występuje w tym tekście pod imieniem i nazwiskiem. Niemniej, wystosował do zaangażowanych w sprawę osób apel, by te miały w sobie mniej jadu, a więcej współczucia. Jest mi strasznie przykro, że jako naród nie potrafimy się zjednoczyć. Nie potrafimy tak po ludzku współczuć komuś. Tylko jeden na drugiego pluje jadem, stwierdził internauta. To może spotkać i was. Internauta zwrócił też uwagę na to, że ludzie powinni mieć w takich sytuacjach więcej empatii, ponieważ podobna tragedia może przydarzyć się każdemu, a wówczas przecież oczekiwaliby współczucia. To może spotkać i was. Może spotkać waszą córkę, podkreślił stanowczo. W swoim nagraniu nie chciał też na głos mówić, kto według niego zamordował Anastazję, bo obawiał się, że Facebook da mu bana. W wiadomości do nas przyznał, że już jedną taką karę otrzymał. Jak twierdzi, właśnie za obronę dobrego imienia zmarłej.